Tematem kolejnego wykładu jest mikro- i makroewolucja sieci społecznościowych. Dotychczas w naszych rozważaniach zakładaliśmy, że sieci są statyczne, że są dane. No ewentualnie rozważaliśmy, co się dzieje w momencie, kiedy sieć rośnie. Tak jak pamiętacie pewnie w przypadku modelu generatywnego opartego na preferencyjnym dołączaniu. Ale to nie jest cała historia. Przecież sieci społecznościowe cały czas się zmieniają. Takim encyklopedycznym wręcz przykładem jest przykład zamieszczony w pracy doktorskiej Zakariego, która dotyczyła właśnie ewolucji struktur społecznych i ich zmiany w czasie. Tam Zakary opisywał historię pewnego klubu karate funkcjonującego na jednym z amerykańskich uniwersytetów, klubu, w którym nastąpił konflikt pomiędzy instruktorem, panem He, i administratorem, czy właścicielem tego klubu. Poszło generalnie rzecz biorąc o wysokość opłat za zajęcia. Co ciekawe, Zachary analizując rozpad, efektywnie klub się rozpadł na dwie rywalizujące ze sobą grupy. To, co Zachary zaobserwował, to fakt, że można było z bardzo dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, w jaki sposób ten klub się rozpadnie. Cięcie było po linii, przez którą przechodziło najmniej krawędzi, gdzie te krawędzie oznaczały częstotliwość interakcji pomiędzy poszczególnymi osobami, tak, między tymi dwoma liderami, którzy się tam kłócili. Ale to, co Zakary pokazał w swoim doktoracie, to rzecz, która dotyczy w zasadzie każdej struktury sieciowej. Tak? W tych strukturach sieciowych pojawiają się pewne mikrostruktury, jakieś grupki społeczności, one czasami mogą się ze sobą łączyć, więc może dochodzić do takiego zjawiska merch, one mogą w zasadzie się rozsypywać, znikać, mogą się łączyć ze sobą, mogą się rozpadać, mogą powstawać zupełnie nowe ogniska, wokół których zaczynają krystalizować się nowe struktury społeczne, więc większość sieci społecznościowych cały czas funkcjonuje, cały czas działa, zmienia swoją topologię, przynajmniej w tym wymiarze mikro. I pytanie, czy jesteśmy w stanie tego typu zjawiska przewidywać, czy jesteśmy w stanie je modelować, czy istnieją jakieś proste zależności, które pozwolą przewidzieć, jak dana sieć społecznościowa będzie wyglądała, na przykład za N momentów w czasie, tak? Na przykład za miesiąc, za dwa miesiące, za pięć dni, w zależności od tego, jaką granularnością danych dysponujemy, iloma migawkami tej sieci, no i oczywiście jaki proces formuje tą sieć, na ile on jest dynamiczny, jak często zachodzą tam zmiany. Przypomnijmy sobie, że tym fundamentalnym modelem wykorzystywanym do modelowania większości zjawisk społecznościowych jest model preferencyjnego dołączania, czy model zaproponowany właśnie przez Reke Albert i Alberta Barabasiego. Przypomnijmy sobie, że to jest model generatywny, który produkuje sieci, w których występuje potęgowy rozkład stopni wierzchołków. Ten stopień wierzchołka jest tu, przepraszam za błąd na slajdzie, oczywiście to jest rzędu k do minus trzeciej. Model sam w sobie zakłada ciągły proces wzrostu, czyli pojawiają się cały czas nowe wierzchołki, natomiast w modelu w żaden sposób nie zakłada się, że wierzchołki przestają być aktywne, że zamierają ze swoją aktywnością. To zjawisko autokatalizy, czy też preferencyjnego dołączania leży u podstaw samego modelu. Pamiętamy, że prawdopodobieństwo dołączenia się do istniejącego wierzchołka jest uzależnione od aktualnego stopnia tego wierzchołka, więc im większy stopień wierzchołka, tym chętniej nowe wierzchołki się do niego dołączają i to właśnie zjawisko produkuje owe huby komunikacyjne, te super połączone wierzchołki występujące w takiej topologii. Średnia długość najkrótszych ścieżek jest prawie że stała, bardzo wolno rośnie wraz z wzrostem sieci, ona jest rzędu logarytm z n przez logarytm z logarytmu z n, więc nawet dla bardzo dużych n tutaj nie widzimy jakichś specjalnie dużych zmian, więc to oznacza z kolei, że te sieci mają bardzo duży potencjał do wzrostu, dlatego że mogą wielokrotnie zwiększyć swoją objętość, w sensie liczby wierzchołków, a nie będzie to wpływało prawie zauważalnie na szybkość komunikacji w takiej sieci. Sieci wygenerowane z modelu preferencyjnego dołączania charakteryzują się też bardzo wysokim współczynnikiem lokalnego grupowania. On też ma rozkład potęgowy.
No i tak jak mówiliśmy już przed chwileczką, prawdopodobieństwo dołączenia się do wierzchołka jest zależne od aktualnego stopnia wierzchołka. To, co jest tam w mianowniku, to jest oczywiście tylko normalizacja po to, żeby dostać rzeczywistą funkcję gęstości prawdopodobieństwa. No i to był taki paradygmat, który od początku lat 2000 funkcjonował i wszyscy byli przekonani, że tak, to jest ten właściwy model, który opisuje zjawiska sieciowe, przynajmniej dużą część tych zjawisk sieciowych, które mają charakter społecznościowy, gdzie jakiś proces społeczny leży u podstawy, tak, jest tą siłą generatywną dla sieci. Aż nastał rok 2005, kiedy to młody badacz ze Stanfordu, Jure Leskowec, opublikował na konferencji KDD pracę, w której pokazał, że ten model myli się, a przynajmniej w dwóch bardzo ważnych, że rzeczywiste sieci łamią dwa fundamentalne założenia w modelu Albert i Barabasiego. Po pierwsze, model Albert Barabasiego zakładał, że wraz z wzrostem sieci średni stopień wierzchołka pozostaje stały, dlatego że każdy wierzchołek przechodził mniej więcej z taką samą liczbą krawędzi, więc średni stopień tak naprawdę pozostawał cały czas taki sam. A po drugie, co wydawało się najbardziej naturalne, im więcej dodawaliśmy wierzchołków, tym średnica sieci rosła. Ona mogła rosnąć bardzo powoli, jak widzieliście przed chwileczką, no ale mimo wszystko rosła. Im więcej wierzchołków, tym średnica rośnie. No, wydaje się to być zupełnie naturalne. Natomiast to, co udowodnił Leskowec, to, że po pierwsze, prawdziwe sieci społecznościowe gęstnieją z czasem. Poprzez gęstnienie rozumiem zwiększanie się średniego stopnia wierzchołka. Liczba, faktyczna liczba zawiązywanych krawędzi jest funkcją, która jest ponadliniowa względem liczby wierzchołków. Czyli jeżeli przez E od T oznaczymy sobie liczbę krawędzi występującą w sieci w chwili T, a przez N od T oznaczymy liczbę wierzchołków, to ta zależność nie będzie prostą zależnością liniową. Jak ona będzie ponadliniowa, to alfa w rzeczywistości nie jest duża. Ono jest tam 1,1, 1,15, ale to już wystarczy, żeby zaobserwować ponadliniowe gęstnienie sieci. Tak? Sieci stają się wraz ze swoim wzrostem gęstsze, czyli mamy większy średni stopień wierzchołka. To pierwsza sprawa. A druga sprawa, która wydawała się być jeszcze dziwniejsza, to kwestia właśnie średnicy. Okazuje się, że średnica większości sieci społecznościowych maleje wraz z wzrostem czasu. Im więcej dodajemy wierzchołków, tym krótsze stają się średnie ścieżki pomiędzy wierzchołkami. W pracy Leskoweca, która nosi tytuł Graphs Over Time, możecie ją sobie poszukać na scholar.google.com, zaprezentowano cztery różne sieci społecznościowe, takie bardzo duże, dla których badacze dysponowali odpowiednio długą historią. Dlatego, że te zjawiska, o których tutaj mówimy, są rozciągnięte w czasie. Tak? To mówimy tutaj o zmianach, które odbywają się na jakimś dłuższym odcinku czasu. Te zbiory to po pierwsze cytowania prac w bazie preprintów Archive, to cytowania pomiędzy patentami zgłaszanymi do amerykańskiego urzędu patentowego, to połączenia w topologii połączeń w systemach autonomicznych leżących u podłoża internetu i to sieć afiliacyjna. Zdaje się, że chodziło tutaj o naukowców, afiliację naukowców. Nie jestem pewny, to musielibyśmy rzucić okiem z powrotem do artykułu. Pierwszy wykres pokazuje Wam średni stopień wyjściowy każdego wierzchołka. I co z tego wynika? No, wydaje się, że widać bardzo wyraźnie taki liniowy wzrost średniego stopnia wierzchołka w każdej z tych sieci, co oznacza na przykład, że jeśli tutaj mamy tę sieć, która pokazuje, czyli sieć Archive, pokazującą, w jaki sposób ludzie cytowali wcześniejsze prace, tak, stopień wyjściowy to liczba cytowań zamieszczanych w danej pracy, odnośników do innych wcześniejszych prac naukowych, to widać wyraźnie, że zmienia się sposób publikowania, że oczekuje się
dłuższych referencji. Tak? Jeszcze w latach 90. Publikowane były prace, które powoływały się dosłownie na kilka tylko prac, tak? Ta lista referencji była bardzo krótka, natomiast przez zaledwie 10 lat gwałtownie wzrosło oczekiwanie co do tego, jak będzie wyglądało, jak będą wyglądały cytowania, to znaczy oczekuje się, że każda praca będzie odwoływała się do znacznie większej liczby innych prac. Jeżeli chodzi o urząd patentowy, tutaj ten wzrost nie jest aż tak gwałtowny, ale nadal na przestrzeni 20 lat obserwujemy dwukrotny wzrost średniej liczby cytowań w patentach i tak dalej, i tak dalej. Tutaj z kolei macie pokazaną na skali, proszę zauważyć, że to jest skala obustronnie logarytmiczna, to nie jest wykres liniowy, macie Państwo pokazaną liczbę krawędzi w funkcji liczby wierzchołków w tej sieci. Każda z tych sieci jest spora. Jak widzicie na archiwie mamy tutaj 100 tysięcy prac, w bazie patentowej mamy tych prac w ogóle, czy patentów mamy tam milion, no i odpowiednio z każdym z tych kolejnych Autonomous Systems czy Affiliation Network też odpowiednio duże. To ta zbieżność jest aż zdumiewająca. Mamy przecież zupełnie różne procesy, zupełnie różne zjawiska, czy może nie do końca zupełnie różne, bo powiedzmy sobie, że cytowania prac naukowych i cytowania patentów mogą być do siebie trochę podobne, no, niemniej jednak to, że obserwujemy prawie, że dokładnie to samo zjawisko gęstnienia w czasie, i to takie bardzo wyraźne, no, jest interesujące. A jak tutaj widzicie Państwo, że ta zależność jest jak x do 1,69, tutaj mamy 1,18, 1,15, więc czasami to jest więcej, czasami mniej, no ale wyraźnie ponadliniowa zależność. Co jeszcze? Średnica. Mówiliśmy sobie o tym, że Leskowec stwierdził, że średnica sieci maleje wraz z gęstnieniem grafu i jego wzrostem i wydaje się, że faktycznie znowu obserwujemy dokładnie to samo. W bazie patentów tutaj pojawiają się dwa różne wykresy. To jest związane z tym, że w roku 85 nastąpiła jakaś zmiana legislacyjna, która istotnie zmieniła cały proces patentowania, w związku z czym badacze jakby osobno zbadali cały graf i osobno zbadali sytuację dla danych po 85, uwzględniając bądź nie uwzględniając cytowań z przeszłości, no ale w jednym i w drugim przypadku, jak widzicie, obserwujemy to skracanie się czy kurczenie się grafu, to samo widać w bazie cytowań czy w tych systemach autonomicznych itd., itd. Zatem coś jest na rzeczy. No i Leskowec z współautorami zadali sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje, albo może nawet nie tyle, dlaczego tak się dzieje, czy jesteśmy w stanie to zamodelować. Czy jesteśmy w stanie tak zmodyfikować istniejące modele generatywne, żeby produkować sieci, które udają sieci rzeczywiste, ale w taki sposób, żeby zaobserwować dokładnie te zjawiska. No i tutaj pojawiło się kilka pomysłów. Pierwszym z nich był pomysł zaproponowany przez Johna Kleinberga, który nazywał się Community Guided Attachment. Zamiast Preferential Attachment, Kleinberg zaproponował, żeby o prawdopodobieństwie dołączenia się do danego wierzchołka decydowała bliskość tego wierzchołka w pewnego rodzaju taksonomii. Czym jest ta taksonomia? Ta taksonomia to jest pewne uporządkowanie wierzchołków w grafie na zasadzie pewnego podobieństwa. Kleinberg powiedział, wyobraźmy sobie, że te wierzchołki nie robią tego zupełnie przypadkowo, nie wybierają zawsze wierzchołka, który ma największy stopień, czy tam z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do aktualnego stopnia wierzchołka, ale że mają pewną wiedzę na temat charakterystyki tych wierzchołków. Dajmy na to, jeżeli to byłby graf reprezentujący prace naukowe, to ta taksonomia byłaby rozpięta na dyscyplinach nauki. Więc na górze mielibyśmy ogólny podział na nauki o życiu, nauki inżynieryjne i techniczne, nauki ścisłe, potem na przykład nauki ścisłe dzieliłyby się już tutaj, mielibyśmy na przykład matematykę, fizykę, chemię i tak dalej, i tak dalej. Tak? I wewnątrz tego mielibyśmy chemię organiczną, chemię nieorganiczną i co tam jeszcze. Więc ta taksonomia reprezentuje pewnego rodzaju podobieństwa pomiędzy wierzchołkami, one mogą być w jakiś sposób zaszyte i teraz odległość w takim grafie to wysokość, odległość do najbliższego wspólnego przodka, czy to H w tych wzorkach, które tutaj widzicie, to jest po prostu wysokość, która dzieli te dwa wierzchołki od ich najbliższego wspólnego przodka.
W modelu Community Guided Attachment zakłada się, że prawdopodobieństwo pojawienia się krawędzi między wierzchołkami J i K jest proporcjonalne właśnie do tej wysokości. Czyli nie patrzymy tak naprawdę na popularność wierzchołków J i K, my patrzymy tylko i wyłącznie na to, jak im jest daleko w tym drzewie, w tej taksonomii, która pokazuje podobieństwo pomiędzy poszczególnymi wierzchołkami. Więc jest to interesująca propozycja, która być może faktycznie pokazuje, czy generuje nam gęstnienie sieci. Tak? To rzeczywiście tutaj się pojawia, czyli ten średni stopień wierzchołka troszeczkę rośnie. Istnieje również nieliniowa zależność pomiędzy liczbą krawędzi a przepraszam, liczbą wierzchołków w sieci, więc te własności sieci empirycznych są tutaj spełnione. Natomiast Community Guided Attachment w żaden sposób nie produkuje zjawiska skurczającej się sieci, zatem średnica sieci pozostaje taka sama albo rośnie. No i przede wszystkim, tak, to jest taki deal killer, ten model nie generuje potęgowego rozkładu stopni wierzchołków. A ten potęgowy rozkład stopni wierzchołków jest na tyle popularny i tak często obserwowany w praktyce, że jak gdyby trudno sobie wyobrazić, żeby taki model mógł być na poważnie traktowany jako dobra reprezentacja rzeczywistych zjawisk. Drugi model, o którym już zdążyliśmy sobie wcześniej wspomnieć i teraz jest czas, żeby troszeczkę więcej sobie o nim powiedzieć, to model pożaru lasu. Teraz, jak pali się las? Wiele osób nie wie, jak dokładnie wygląda mechanika tego zjawiska. Otóż las nie pali się dołem, nie pali się poszyciem. Pożar lasu jest tak potwornie groźny i tak bardzo zabójczy ze względu na jego losowość i prędkość rozprzestrzeniania się. Teraz każdy nawet spokojnie maszerujący człowiek byłby w stanie uciec przed ogniem, tak? Gdyby ten ogień przenosił się tylko i wyłącznie przez ściółkę, że ogień nie jest w stanie tak szybko się rozprzestrzeniać. Ale to nie w ten sposób pali się las. Kiedy pali się drzewo, i to szczególnie dotyczy lasów iglastych, kiedy pali się drzewo, to szyszka na tym drzewie w środku jest wypełniona przecież w dużej mierze żywicą. Teraz wraz z wzrostem temperatury rośnie ciśnienie w takiej szyszce, aż w pewnym momencie ta żywica zaczyna się gotować i ciśnienie wzrasta tak bardzo, że ta paląca się szyszka w pewnym momencie eksploduje i wystrzeliwuje w losowym kierunku z danego drzewa, spadając i cały czas się paląc. Z tej szyszki wylewa się gorąca, rozgrzana do temperatury wrzenia żywica, która natychmiast zaczyna podpalać dany kawałek ściółki. Ponieważ ten strzał tą szyszką może być bardzo, bardzo odległy, to powoduje, że bardzo szybko przenoszą się kolejne ogniska pożaru i właśnie to ognisko może się przenieść bardzo daleko. I w tym miejscu, w którym szyszka spada, dokładnie w tym miejscu to jest zarzewie nowego pożaru i tam znowu zaczyna się palić jakiś fragment, potem zaczyna się palić drzewo, ono się podpala, temperatura tych szyszek rośnie, one znowu eksplodują i dalej w ten sposób rozsiewają kolejne płonące pociski. I badacze zastanowili się, czy można by to rzeczywiste zjawisko, jakie obserwujemy w czasie pożarów lasu, przenieść na sieci społecznościowe. Co się okazało? Okazało się, że to jest bardzo proste do zaimplementowania. Mianowicie, cały model zawiera dwa parametry, które są standardowo oznaczane jako P i R, czyli Forward Burning Probability i Backward Burning Ratio. Model wygląda w ten sposób. Nowy wierzchołek V dołącza do istniejącej sieci. Tak? Możemy zacząć tak samo jak w modelu preferencyjnego dołączenia, czyli od jakiejś takiej niedużej początkowej kliki. Przepraszam. Więc model rozpoczyna, wierzchołek rozpoczyna, wybierając sobie losowy wierzchołek, do którego tworzy krawędź. Ten wierzchołek, do którego utworzono krawędź, jest nazywany w tym modelu ambasadorem. Teraz wierzchołek V, który właśnie dołączył do sieci, wybiera sobie x nowych krawędzi, które wychodzą z ambasadora z prawdopodobieństwem 1 przez R i tworzy do nich
krawędzie. Czyli po utworzeniu tej pierwszej krawędzi patrzymy na sąsiedztwo ambasadora i też do nich tworzymy krawędzie, przy czym ta liczba utworzonych krawędzi jest wybierana z rozkładu dwumianowego właśnie zgodnie z tym parametrem P. Dlaczego to się nazywa forward burning probability? Dlatego, że im większe jest to P, tym więcej nowych krawędzi zostanie utworzonych na samym początku. Tak? No i kolejne wierzchołki powtarzają sobie ten proces wielokrotnie, tak? Dodając się, dołączając się do sieci. Dlaczego taki prosty pomysł działa w praktyce? Spróbujmy może zinterpretować go w kontekście jakiegoś innego zjawiska, na przykład cytowania. Piszę artykuł naukowy i jest pewna praca, którą chciałbym zacytować. Odnoszę się do niej. Tak? Mówię, że w pracy tej i tej autorzy zbadali sytuację taką i taką i doszli do wniosku, że XYZ. Teraz, kiedy cytuję tą pracę, wybieram sobie tą pracę X do zacytowania, to jest właśnie mój ambasador. I teraz po przeczytaniu tej pracy bardzo możliwe, że sprawdzę, jakie prace były cytowane przez tą pracę nazwaną przeze mnie teraz w cudzysłowie ambasadorem i być może również je zacytuję. Może je zacytuję dlatego, że nie mam żadnego lepszego pomysłu, a muszę wypełnić 20 cytowań, bo tego oczekują recenzenci, a być może faktycznie przeczytam tą pracę, którą cytuję, jeżeli umiem i jestem uczciwy w uprawianiu nauki, i być może tam znajdę jakieś inspiracje i też powołam się na te wcześniejsze prace. Tak? I na tej zasadzie właśnie wierzchołek, do którego się dołącza wiele innych wierzchołków, będzie dalej propagował też łączenie się do tych innych wierzchołków, tworzenie się jakichś takich związków zawodowych albo organizacji zawodowych, może lepiej byłoby to przetłumaczyć znowu, albo w ogóle nawiązywanie się znajomości pomiędzy ludźmi, tak? Poznaję jakąś osobę i mam pewne prawdopodobieństwo poznania bezpośrednich znajomych tej osoby, tak? W ten sposób zaczynamy tworzyć nasze małe kręgi społeczne. Jak ten model sprawdza się w praktyce? No, tutaj macie przykłady. Jeżeli chodzi o liczbę krawędzi względem liczby wierzchołków, to zależność jest przepiękna. Widzicie tutaj w wykresie logarytmiczno-logarytmicznym mamy piękne gęstnienie. Wykładnik charakterystyczny tutaj mamy 1,21, a więc bardzo ładnie nam to rośnie. Mamy rozkład stopni wejściowych, rozkład stopni wyjściowych. Już powinniście kojarzyć, że oczywiście powinniśmy tam dokonać dokładnie badania, no ale generalnie rzecz biorąc już na pierwszy rzut oka można podejrzewać, że to są rozkłady potęgowe. No i wreszcie malejąca średnica. Ta malejąca średnica to nie jest tak dokładnie ładnie, tak widzicie, że tutaj jest pewnego rodzaju fit, to jest jakaś regresja tutaj dopasowana do tego zbioru wierzchołków, ale tak zakładając, że to jest takie trochę może nie do końca spełnione, ale niech będzie. Zatem mamy tutaj prosty, łatwy do zinterpretowania model, który tłumaczy, czy lepiej dopasowuje się do wielu zbiorów, które obserwujemy w rzeczywistości. To, o czym powiedziałem przed chwilą, dotyczyło makroewolucji. Tak? Czyli patrzyliśmy sobie na pewnego rodzaju miary, które opisują całą sieć. Jak globalny rozkład stopni wierzchołków, czy średnica sieci. A co możemy powiedzieć na temat mikroewolucji, jeżeli skupimy się tylko i wyłącznie na pojedynczym wierzchołku? Co jesteśmy w stanie powiedzieć o tym wierzchołku? Czy jesteśmy w stanie przewidzieć, w których momentach czasu pojawi się nowy wierzchołek? Czy potrafimy przewidzieć, ile krawędzi zdobędzie dany wierzchołek, w zależności od tego, w którym momencie on dołączył się do sieci? Czy jesteśmy w stanie powiedzieć coś bliżej na temat tego, do których innych wierzchołków on się dołączy, albo czy jesteśmy w stanie przewidzieć aktywność danego wierzchołka, jeżeli znamy pewną historię. To jest temat drugiej części dzisiejszego wykładu, która właśnie skupia się teraz na tym aspekcie mikro. W dalszych przykładach posłużymy się czterema zbiorami danych, one też były opisane w pracy naukowej, na podstawie której przygotowałem te slajdy. Znów, to były zbiory danych reprezentujące tym razem już takie czyste sieci społecznościowe. Ważnym parametrem, ważnym kryterium wyboru był fakt, że te sieci
pokazywały dane w postaci właśnie migawek czasowych, tak, takich interwałów. One się, może zacznijmy od tego, co to w ogóle są za sieci. Flickr. Flickr to był taki 10 lat temu Instagram. Pierwszy bardzo popularny serwis do umieszczania zdjęć, tagowania tych zdjęć, komentowania zdjęć i tak dalej. Delicious to społeczny system do zapisywania zakładek w przeglądarkach, wykupiony potem przez Yahoo. Answers, no to, to jest sprawa jasna. I LinkedIn, tak, do dziś super popularna sieć społecznościowa, zawodowa. Te zbiory danych w momencie publikacji, one były opisane tak, taką liczbą tych migawek, tych zrzutów czasowych w różnych miejscach. Jak widzicie, w każdym przypadku to były spore sieci, w wielkości idące już w setki tysięcy wierzchołków, w miliony krawędzi, jakieś takie podstawowe statystyki, liczba krawędzi odwzajemnionych, liczba krawędzi, które domykają trójkąt, jak bardzo popularne jest to domykanie trójkąta, no i ten współczynnik gęstnienia sieci, czyli tego, jak bardzo te sieci zmieniają się w czasie, tak? To jest ten, to jest właśnie ta funkcja liczby krawędzi do liczby wierzchołków i prawdopodobieństwo utworzenia, czy parametr prawdopodobieństwa utworzenia krawędzi, która jest w odległości H od, do wierzchołka, który jest w odległości H kroków od bieżącego wierzchołka. Przejdźmy sobie po kolei przez te pytania, które sobie zadaliśmy. Czy jesteśmy w stanie podać jakąś sensowną funkcję, która oceniałaby moment pojawienia się wierzchołka? Tutaj macie Państwo dane pokazujące, jak to wyglądało w przypadku tych czterech analizowanych sieci oraz najlepsze możliwe dopasowanie. Jeżeli chodzi o Flickr, co tutaj widać? No widać wyraźnie, że przez pierwsze pół roku nikt o tym zupełnie nie wiedział, tak? Sieć była zupełnie, nie, to był jakiś taki projekt młodego chłopaka, który to zrobił zupełnie od tak sobie. Potem nagle coś się wydarzyło, w przeciągu miesiąca sieć zdobyła sobie 100, potem 1000, potem 10 tysięcy użytkowników, przez krótki czas sobie rosła, 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 a potem to jest ten moment przegięcia i od tego momentu tak zaczynała się tutaj już wielka kariera i przez kolejny rok, tak, cały czas bardzo dużo ludzi dołączało do tej sieci. Widzicie, że w szczytowym momencie to już poszło w miliony użytkowników. No, prawdopodobnie to jest moment, w którym jakieś media napisały o tym nowym narzędziu albo coś takiego. Ten początkowy rok bardzo trudno jest zamodelować, tutaj nie ma jakiejś dobrej, łatwej funkcji, która by pozwoliła to modelować, więc to dopasowanie, tak, to zamodelowanie funkcją wykładniczą zaczyna się tak naprawdę dopiero od 12 miesiąca istnienia tej sieci. Delicious. Jeżeli chodzi o Delicious, mamy tutaj bardzo równy, ciągły wzrost. Tak, najlepszym dopasowaniem jest taki wielomian kwadratowy, który pewnie można by spróbować w jakiś sposób zinterpretować. Sieć Answers również modelowana najlepiej wielomianem kwadratowym, podobnie zresztą jak LinkedIn, ale już innym, tak, znowu przez pierwszy rok niespecjalnie popularna, a potem gwałtowny wzrost i to ten wzrost jest taki naprawdę bardzo istotny, no, co widać wyraźnie, że tutaj mamy ten wysoki współczynnik przy pierwszym wyrazie. Generalnie rzecz biorąc, nie ma tutaj jakiejś jednej prostej funkcji, za pomocą której moglibyśmy opisać te cztery sieci. Wydaje się, że rzeczywiście są tutaj pewne czynniki zewnętrzne, takie jak na przykład ekspozycja na media, tak, to czy wspomniano o tym w BBC, czy wspomniano o tym w jakichś popularnych blogach, czy agregatorach informacji itd., itd., a na przykład może przejęcie przez jakąś dużą firmę spowodowało, że jakaś sieć gwałtownie zaczęła rosnąć, więc podsumowując, nie ma tutaj jakiejś jednej prostej funkcji. Jak bardzo widoczny jest ten efekt preferencyjnego dołączania w tych sieciach. Innymi słowy, jak bardzo prawdopodobne jest, że dołączymy się do wierzchołka, który ma stopień D. Na osi X macie tutaj
stopień wierzchołka, do którego utworzono krawędź. A tutaj jest prawdopodobieństwo utworzenia tej krawędzi. No, widać wyraźnie, że w przypadku każdej z tych sieci to zjawisko preferencyjnego dołączania występuje, w niektórych bardziej, w niektórych mniej, ale wydaje się, że jest ono naprawdę bardzo istotnym składnikiem tej decyzji, do kogo się dołączyć. W przypadku Flickra wydaje się, że to jest w ogóle bardzo regularne, także im, można spokojnie powiedzieć, im bardziej eksponowany wierzchołek, tym więcej nowych krawędzi zdobędzie. Jeżeli chodzi o Delicious, tu już sprawa nie jest wcale taka zupełnie oczywista, dlatego że jak widzicie, w przypadku tych popularnych wierzchołków mamy ogromne zróżnicowanie, jeżeli chodzi o to prawdopodobieństwo podłączenia się, i to jest różnica, to są trzy rzędy wielkości w tym prawdopodobieństwie, tak więc trudno już tutaj mówić o jakiejś regularności. Podobnie jest w przypadku zbioru Answers i to dotyczy wierzchołków od 100, od stopnia 100 powyżej, ponieważ poniżej tego, tak, mamy tutaj rzeczywiście bardzo, bardzo regularną zależność. Wreszcie w LinkedIn obserwujemy ciekawą rzecz, mianowicie tutaj widzimy takie super preferencyjne dołączanie, że gdyby to było tylko i wyłącznie tak, to moglibyśmy powiedzieć tak, to jest rzeczywiście proporcjonalne do stopnia wierzchołka, to prawdopodobieństwo dołączenia się, natomiast tutaj obserwujemy sytuację, w której dla tych wierzchołków, które są naprawdę bardzo popularne, to prawdopodobieństwo jeszcze bardziej wzrasta, więc tutaj mamy jeszcze tak wzmocniony ten efekt preferencyjnego dołączenia. Więc preferencyjne dołączanie jak najbardziej. Badacze sprawdzili, jak dokładnie to preferencyjne dołączanie działa i czego dotyczy preferencja, czy ona zawsze dotyczy tylko i wyłącznie stopnia. I zaproponowali cztery hipotezy. Pierwsza hipoteza, taka najbardziej oczywista, to jest model D, to znaczy prawdopodobieństwo dołączenia do wierzchołka zależy od stopnia tego wierzchołka w chwili tau. Patrzymy sobie, ile wynosi stopień wierzchołka, no i to jest w chwili tau, oczywiście, przepraszam, to tau to jest tutaj wykładnik charakterystyczny, tak? To jest parametr tego prawdopodobieństwa. Więc w przypadku modelu D zakładamy, że wierzchołki tylko i wyłącznie patrzą na stopień, na nic więcej. Model DR to jest połączenie modelu degree z modelem random, to znaczy mamy tau pewna część tego prawdopodobieństwa dołączenia się do wierzchołka V zależy tylko i wyłącznie od stopnia wierzchołka V w chwili T, a część jest z rozkładu jednostajnego równomiernie rozłożona między wszystkie wierzchołki, czyli to 1 minus tau to jest ten pierwiastek losowy, to jest to nieprzewidywalność dołączenia się do jakiegoś wierzchołka, natomiast tutaj to tau to jest jak gdyby siła, ciągle funkcjonująca siła dołączania preferencyjnego względem stopnia wierzchołka. Badacze zaproponowali też model A. Ten model A, on jest po części związany ze stopniem, ale tutaj jawnie zakłada się, że to prawdopodobieństwo dołączenia się do wierzchołka V zależy od wieku. To A oznacza tutaj age, czyli im starszy wierzchołek, tym większe prawdopodobieństwo dołączenia się do niego. Przypomnijcie sobie, że kiedy mówiliśmy o modelach generatywnych sieci, tam zastanawialiśmy się, co się stanie, jeżeli wierzchołki będą, jeżeli będziemy mieli tylko i wyłącznie zjawisko wzrostu. Nie będziemy mieli w ogóle preferencyjnego dołączania, będziemy tylko i wyłącznie dodawać, czy fakt, że niektóre wierzchołki będą miały większy stopień, będzie wynikał nie z żadnej preferencji, a tylko i wyłącznie z tego, że te wierzchołki po prostu dłużej są w sieci, więc miały okazję, więcej okazji utworzenia krawędzi. I tam taka procedura produkowała wykładniczy rozkład stopni wierzchołków. Nie potęgowy, a wykładniczy. I wreszcie model DA, to jest model łączony, gdzie część tego prawdopodobieństwa dołączenia się do wierzchołka V wynika ze stopnia wierzchołka, a część wynika z wieku wierzchołka. Co się okazuje? Okazuje się, że dla tych czterech rozważanych sieci społecznościowych, jeśli sprawdzić najlepsze możliwe dopasowanie do tego prawdopodobieństwa, które tutaj widzieliście, to w przypadku Flickra zasadniczo działa tylko i wyłącznie model D, czyli można wytłumaczyć całość tylko i wyłącznie patrząc na stopnie wierzchołków w danej chwili. W Delicious panuje model DR, czyli część, i to duża część, jest tak naprawdę losowa, część jest tłumaczona stopniem wierzchołka. W Answers
Tu z kolei włącza się ten element wieku, to znaczy z jednej strony owszem, preferential attachment, to znaczy wierzchołki, które na przykład udzieliły wiele odpowiedzi, tak chętnie się do nich linkuje, do tych odpowiedzi, być może to są po prostu odpowiedzi lepsze, natomiast ten stopień i wiek gdzieś tam ze sobą współgrają. I wreszcie LinkedIn, tutaj mamy model, który w większym stopniu bazuje na stopniu wierzchołka, czyli to jest właśnie ta preferencja do degree, ale 1/10 tak naprawdę jest losowa. Zatem siłę tego zjawiska preferencyjnego dołączania możemy sobie właśnie dopasować do jednej z tych funkcji, tak, i wybrać sobie taki model, który najlepiej nam dopasowuje się do historii. Kolejna sprawa. Jak bardzo aktywne są wierzchołki w zależności od ich wieku? To jest rzecz, która może być hiperważna z biznesowego punktu widzenia. Jeżeli projektujemy jakąś usługę, w której jądrze znajduje się proces sieciowy, tak, zakładamy pewne współczynniki, pewne miary sukcesu, czysto biznesowego, tak, nie wiem, liczbę konwersji w sklepie internetowym, liczbę kliknięć na rekomendowany produkt, liczbę polubień w jakimś serwisie wymiany wiadomości, to musimy być w stanie dobrze modelować aktywność wierzchołków. Tak, dlatego, że to jedynie aktywność wierzchołków generuje jakiekolwiek zdarzenia w takiej sieci społecznościowej. W przeciwnym wypadku grozi nam po prostu zwykła stagnacja. Czy jesteśmy w stanie to zamodelować? Otóż okazuje się, że rzut okiem na historię tych sieci pokazuje dosyć dziwaczne i specyficzne dla danej domeny aktywności. Na osi X-ów macie wiek każdego wierzchołka, na osi Y-ów macie prawdopodobieństwo, że wierzchołek, który już od tylu tygodni jest w sieci, utworzy nową krawędź. Innymi słowy, że rzeczywiście coś się zadzieje, tak? Użytkownik, nie wiem, kliknie sobie w LinkedInie nowego znajomego, albo w Delicious doda sobie nową zakładkę, albo w Flickrze zacznie obserwować kolejną osobę. W każdej z tych sieci widzimy taki zryw początkowych użytkowników. Zaraz po utworzeniu mamy tutaj bardzo dużą aktywność, tak? Więc zarówno na Flickrze, pamiętajcie, że tutaj mamy oś logarytmiczną, tak? więc ten spadek tutaj jest o pół rzędu wielkości. Na początku ludzie zaraz po założeniu konta, tak, wynajdują sobie profile, które będą obserwować, klikają, to im się podoba, tamto im się podoba i tak dalej, po czym bardzo szybko ustatkowują się i mają pewną stałą liczbę interakcji. Zobaczcie, że ta liczba interakcji w zasadzie się nie zmienia wraz z wiekiem. Tutaj mamy 50, czyli to jest rok, a tutaj mamy mniej więcej 2 lata użytkowania i po tych 2 latach niektórzy znowu chętniej wracają, zaczynają częściej użytkować, ale większość z nich spada i przestaje używać tego narzędzia. Jeżeli chodzi o Delicious, tak, czyli znowu ten social bookmarking, na samym początku wyklikamy tych zakładek całą masę, zobaczymy kto co założył, może tu jakieś ciekawe rzeczy i tak dalej, po czym następuje bardzo szybki spadek i większość użytkowników przybiera sobie pewien sposób korzystania z tej usługi i ta usługa nie intensyfikuje się z czasem. To znaczy ludzie wpadają w pewną rutynę używania tego narzędzia i koniec. I już nie ma żadnej zmiany, tak widzicie, że to prawdopodobieństwo interakcji w zasadzie pozostaje stałe dla tych użytkowników, którzy wytrzymali na przykład 5-10 tygodni w usłudze. Zjawisko w Answers jest gorzej, widzicie, że tutaj w zasadzie cały czas mamy spadek, to, że na samym końcu tutaj mamy lekkie podniesienie, no zwróćcie uwagę, że to już jest końcówka skali, tak? Więc być może to są zwykłe jakieś takie wahania losowe, albo być może to są użytkownicy, którzy rzeczywiście tak długo wytrzymali, że tutaj stają się jakimiś, nie wiem, seniorami, może to są jakieś badże za to, że tam jesteś z nami od 10 czy 12 tygodni, cokolwiek takiego. I wreszcie super ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o LinkedIn. I ten wykres pokazuje, dlaczego LinkedIn stał się taką dojną krową. Dlatego, że to jest sieć, która po założeniu konta użytkownicy wyklikują sobie wszystkich możliwych znajomych, zapisują sobie wszystkie swoje CV, wszystkie swoje kursy, szkoły, szkolenia, cokolwiek, jakieś certyfikaty itd., itd., więc tutaj sobie wypełniają te swoje profile.
Po czym gwałtownie użyteczność tego systemu spada i ludzie przestają cokolwiek robić. I zobaczcie, że przez wiele, wiele tygodni cały czas spada poziom użytkowania. Tak, mamy 20, 25, 30 tygodni, całe pierwsze pół roku. Ale od tego momentu zaczyna się zdumiewająca rzecz. Ludzie z powrotem zaczynają korzystać i korzystają coraz bardziej. Im dłużej są w tym systemie, tym chętniej z niego korzystają. Innymi słowy, tym więcej wartości ta usługa im dodaje. Być może to jest właśnie moment, kiedy ludzie zaczynają zmieniać pracę. Być może to jest moment, kiedy zaczynają poszukiwać jakichś kontaktów dodatkowych, przemysłowych, cokolwiek, nie wiem. Ale ten wykres powinien właścicieli LinkedIn bardzo cieszyć, ponieważ on dowodzi wprost, że użyteczność tej usługi rośnie wraz z czasem, co oczywiście przekłada się na to, na pewnego rodzaju wierność użytkowników, tak? To, że oni będą powracać do tej usługi i będą z niej korzystać. Wiek i prawdopodobieństwo utworzenia nowej krawędzi. Jak bardzo, czy da się zaplanować w ogóle, czy da się zamodelować czas życia wierzchołka, to znaczy czas, który płynie pomiędzy utworzeniem konta i ostatnią interakcją, która wystąpiła. Co się okazuje? Okazuje się, że da się to zrobić. Najlepsze dopasowanie to jest dopasowanie wykładnicze, więc da się tutaj z danych interpolować te parametry rozkładu wykładniczego, natomiast, i to jest bardzo ważne, w zasadzie nie da się w żaden sposób zamodelować takich bardzo krótko żyjących wierzchołków. Innymi słowy, ludzie, którzy przychodzą, żeby korzystać z jakiejś usługi, tworzą sobie to konto, po czym w ogóle nie wracają, oni są w zasadzie nie do zamodelowania. Więc my musimy, żeby, jeżeli chcemy w ogóle przewidywać, jak długo dany wierzchołek będzie z nami, jak długo będzie funkcjonował w danej sieci społecznościowej, trzeba ograniczyć się, trzeba brać pod uwagę tylko wierzchołki, które istnieją już kilka dni. I dopiero wtedy można zacząć zakładać, że to są wierzchołki, dla których warto jest cokolwiek modelować, bo w przeciwnym wypadku błąd tego modelowania będzie tak duży, że w zasadzie ta predykcja będzie bezużyteczna. Jeżeli chodzi o aktywność w tworzeniu nowego kontentu, w tworzeniu nowych interakcji, nowych krawędzi, to najlepszym dopasowaniem jest taka mieszanina, w której mamy pewien element stały, pewien element liniowy i mamy też element wykładniczy. Więc da się to oszacować. Znów, można spróbować te właściwe parametry, to alfa, beta, dobrać z danych. Tak? Więc jest to możliwe. Tutaj mamy wiek wierzchołka w dniach. Akurat wybrałem sobie tylko dla LinkedIn i dla Delicious, żeby już nie zaciemniać. No i tutaj mamy właśnie to prawdopodobieństwo, że jeszcze zaobserwujemy jakąś interakcję. Tak? Więc im dłużej wierzchołek jest, tym bardziej prawdopodobieństwo zaobserwowania jeszcze jakiegoś śladu życia tego wierzchołka spada. Ono spada sobie powoli, no, ale mimo wszystko spada. To są te krótko żyjące wierzchołki, o których tak naprawdę no, nie jesteśmy w stanie ich zamodelować, natomiast ta reszta tutaj, tak, od tego momentu, to dopasowanie to jest właśnie to E-lambda z wieku wierzchołka. Natomiast tutaj macie to prawdopodobieństwo wykonania jakiejś czynności, tak, utworzenia jakiejś nowej krawędzi, no i znowu można sobie to tutaj oszacować. Jak wygląda tworzenie krawędzi w odległości, w zależności od odległości od wierzchołka? Innymi słowy, jak bardzo prawdopodobne jest, że dana nowo utworzona krawędź domknie trójkąt? Mówiłem już chyba parę razy, że ta teoria o domykaniu triad, domykaniu trójkątów jest bardzo popularna w socjologii, gdzie twierdzi się, że w zasadzie to jest główny cel funkcjonowania jakichś takich akcji społecznych, tak, że my swoimi akcjami domykamy otwarte trójkąty, czyli jeżeli Adam zna Bartosza, a Bartosz zna Cezarego, to Adam będzie próbował poznać Cezarego po to właśnie, żeby domknąć taką trójkę, żeby powstała triada ABC. Wydaje się, że to zakrojone na szeroką skalę i dotyczące bardzo dużej liczby wierzchołków i krawędzi badanie zdecydowanie potwierdza tę tezę. Tutaj macie prawdopodobieństwo utworzenia krawędzi w odległości
No, oczywiście nie można otworzyć żadnej nowej krawędzi w odległości 1, bo z definicji wierzchołki w odległości 1 to są te, z którymi już jesteśmy połączeni, stąd też ta dziura. Tak? W odległości 0 to znaczy, że w ogóle nie istnieje żadna ścieżka pomiędzy dwoma wierzchołkami, więc to jest takie bardzo, bardzo losowe połączenie. Znów zwróćcie uwagę, że oś Y jest w skali logarytmicznej, więc tutaj mamy prawdopodobieństwo, różnica między prawdopodobieństwem utworzenia krawędzi do wierzchołka, który w tej chwili znajduje się w odległości 2 od nas, czyli tak naprawdę właśnie to jest ta nowa krawędź, która domknęłaby istniejący trójkąt, jest o 2 rzędy wielkości większe niż prawdopodobieństwo utworzenia krawędzi do wierzchołka, który w tej chwili znajduje się o 3 kroki od nas. To samo widzicie tutaj. Tutaj mamy prawie 2 rzędy wielkości różnicy. Tutaj mamy 1 rząd wielkości różnicy. Tutaj mamy znowu prawie 2 rzędy wielkości różnicy. Więc to jest przepaść. W zasadzie wszystkie nowe krawędzie domykają trójkąt. Tak? Ta różnica między prawdopodobieństwem domknięcia trójkąta a prawdopodobieństwem utworzenia krawędzi, która nie domyka trójkąta, jest tak bardzo duża, że w zasadzie w jakimkolwiek modelu generycznym nie ma sensu rozważać tworzenia krawędzi, które nie domykają trójkątów, bo w zasadzie tylko i wyłącznie takie krawędzie w rzeczywistych sieciach są tworzone. Przepraszam, to jest ten sam wykres, oczywiście zapomniałem usunąć jednego slajdu. Zatem, jeżeli chcielibyśmy to wszystko zamknąć jakimś jednym spójnym obrazem, czy jesteśmy w stanie podać taki model, który będzie dokonywał mikroprzewidywania, tak, który będzie próbował symulować życie pojedynczego wierzchołka? I okazuje się, że tak, to jest ten przepis. W zasadzie ten wzorek, gdybyście go zaimplementowali, wygeneruje Wam dowolną sieć przy wybraniu parametrów tego modelu. Czyli to jest wzór czy algorytm modelujący życie jednego wierzchołka. Nie wiemy, kiedy wierzchołek się pojawi. Tworzenie, rodzenie się wierzchołków jest rządzone przez tą funkcję n, która jest specyficzna dla danej sieci. Zatem dysponując jakimiś danymi historycznymi, dysponując migawkami z przeszłości, musimy dopasować funkcję do tego momentu pojawienia się nowego wierzchołka. Tak? Tego nikt za nas nie zrobi. Mając daną tą funkcję, tworzymy nowy wierzchołek. Tak? W pewnym momencie następuje utworzenie nowego wierzchołka. Pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to oszacować, jak długo ten wierzchołek będzie żył, i to robimy na podstawie rozkładu wykładniczego. Musimy mieć oszacowane z danych parametr lambda. I ten parametr lambda, jeżeli go znamy, no to mówimy, że długość życia wierzchołka to będzie tak e do minus lambda. Razy moment pojawienia się, nie, przepraszam, to jest razy... To jest po prostu e do minus lambda. Jak już wiemy, jak długo będzie żył, czyli wiemy, jaki będzie czas życia, to teraz tworzymy nową krawędź do jakiegoś wierzchołka, wykorzystując zjawisko preferencyjnego dołączania. Czyli to jest ta pierwsza krawędź, która powstaje. Tak? W następnym kroku wierzchołek zasypia. Musimy wybrać, na jak długo wierzchołek zaśnie, i my wybieramy tą deltę, ten czas spania, z rozkładu, który obejrzeliśmy sobie tutaj. Tak? To jest ten rozkład, to jest to gap, to jest długość, to jest odległość pomiędzy kolejnymi interakcjami danego wierzchołka. Tak? I ona jest zadana właśnie w ten sposób, więc my sobie z tego rozkładu losujemy, na jak długo dany wierzchołek przestaje być aktywny. Przepraszam, nie w tą stronę pobiegłem, w drugą stronę chciałem. Och, przepraszam najmocniej. Więc losujemy teraz długość przerwy i wierzchołek staje się nieaktywny na tą deltę. Tak, znowu, z danych musimy oszacować parametry tego alfa i beta. Więc nasz wierzchołek zasypia na tyle kroków. Po obudzeniu się wierzchołek sprawdza, czy jeszcze żyje, to znaczy, czy nie skończył się jego lifespan. Jeżeli nie skończył się, to wierzchołek losowo domyka jakąkolwiek krawędź zamykającą trójkąt i z powrotem losuje czas nieaktywności. Tak? I zasypia. Budzi się, sprawdza, czy jeszcze powinien żyć,
Jeżeli jeszcze powinien żyć, to wybiera sobie dowolną krawędź, która domknie trójkąt, tworzy tą krawędź i znowu zasypia. I tak dalej, i tak dalej. I oczywiście kończy to w momencie, kiedy po obudzeniu się dojdzie do wniosku, że już powinien nie żyć, a jak i w tym momencie aktywność tego wierzchołka się kończy. Za pomocą tego prostego algorytmu jesteśmy w stanie zamodelować w zasadzie każdą empiryczną sieć, dla której będziemy dysponowali odpowiednio długą historią, która pozwoli nam estymować parametry tego procesu, w szczególności funkcję pojawiania się nowych wierzchołków, parametr określający długość życia wierzchołka i dwa parametry określające prawdopodobieństwo nieaktywności czy długości tego okresu pomiędzy dwoma kolejnymi aktywnościami danego wierzchołka. Zatem podsumowując, obserwacje przeprowadzone na dużych, rzeczywistych, empirycznych zbiorach danych pokazują daleko idące podobieństwa, nawet jeżeli te sieci są z różnych dyscyplin, z różnych domen. Obserwujemy w nich nie tylko takie makropodobieństwa, na przykład ten sam rozkład potęgowy stopni wejściowych czy wyjściowych, ale też obserwujemy takie zjawiska jak gęstnienie sieci, czyli zwiększenie się liczby krawędzi w stosunku do liczby wierzchołków, czy też kurczenie się sieci, czyli stopniowe skracanie się średniej z najkrótszych ścieżek pomiędzy wierzchołkami. Istnieją modele generatywne, które są w stanie odtwarzać rzeczywiste sieci z bardzo dużą precyzją. Niektóre z nich to są takie proste, zgrubne modele, o których mówiliśmy sobie na poprzednim wykładzie, a te dokładniejsze modele, takie jak właśnie Forest Fire albo ten model mikroewolucji, no są już bardziej precyzyjne i one można je bardziej dopasować do konkretnej domeny zastosowań. Tak? Być może nie ma jednego modelu, który by ogólnie był w stanie modelować i sieci społecznościowe generowane przez ludzi, i sieci technologiczne, i sieci ekonomiczne, i jakiekolwiek inne, ale być może w ramach jednej określonej domeny, tak? Na przykład sieci społecznościowe, w których następuje wymiana plików graficznych, to już w tak wąsko określonej domenie jesteśmy w stanie rzeczywiście dopracować bardzo precyzyjne modele, które zależą silnie od kontekstu i estymacja parametrów też wymaga odpowiednich danych wyjściowych. Nadal istnieje wiele problemów otwartych. Takimi otwartymi problemami jest na przykład to, w jaki sposób konkretny model sieci wpływa na dyfuzję informacji w sieci, rozprzestrzenianie się informacji, czy w ogóle zjawisk w sieciach, czy mając zadany dobry model danej sieci społecznościowej, jesteśmy w stanie uzyskać na przykład analityczne wyniki dla problemu maksymalizacji wpływu, maksymalizacji liczby zainfekowanych albo wzbudzonych wierzchołków. Wreszcie, na ile takie modele mikro czy makroewolucji sieci są w stanie powiedzieć nam coś więcej na temat formowania się mikrospołeczności w tych sieciach i zmian, które, czy ewolucji tych mikrospołeczności, które zachodzą w czasie. Tyle jeśli chodzi o temat mikro i makroewolucji. Tradycyjnie oczywiście, jeśli będziecie chcieli porozmawiać o tym, dowiedzieć się czegoś więcej, czy wyjaśnić sobie jakieś niejasności, co tydzień spotykamy się na konsultacjach online, na które Państwa serdecznie zapraszam, a tymczasem bardzo dziękuję za uwagę.